Stanisław Michalkiewicz opowiada o świętach wielkanocnych naczelniku państwa, telewizji TVN i TVP. Proszę Państwa, co myśmy przeżyli. Stefan Kisielewski kiedyś opowiadał, jaka jest różnica między pielęgniarką polską i żydowską. Polska pielęgniarka rano zdaje relację lekarzowi, jak chorzy spędzili noc i tak dalej, a pielęgniarka żydowska mówi do niego: panie doktorze, co ja przeżyłam? No więc co myśmy przeżyli? Przeżyliśmy oczywiście Wielkanoc, ale zanim jeszcze do tego doszło, to cała opinia publiczna, cała Polska została wstrząśnięta informacją, że mimo zakazu wchodzenia na cmentarze, naczelnik państwa w asyście dygnitarzy państwowych odwiedził cmentarz powązkowski, a potem się okazało, że nie tylko ten, tylko inne tak samo, a przedtem 10 kwietnia odbyła się uroczystość w związku z rocznicą, 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej, no skromniejsza niż zwykle, ale też znacznie większa niż dopuszczalne minimum. Bardzo za to skrytykowała naczelnika państwa telewizja TVN, a w odpowiedzi telewizja rządowa zlustrowała TVN, przypominając, że matka pani redaktor Justyny Pochankę była sekretarką pani Janiny Him, która razem z Grzegorzem Rzemkiem została poświęcona na ołtarzu praworządności w związku z aferą Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, że w ogóle tam założyciele telewizji TVN też mieli powiązania z wywiadem wojskowym. No wszystko się zgadza, bo to, ale widać wyraźnie, że jeden obóz może się spierać nad przykładzie tej polemiki, że jeden obóz może się spierać z drugim obozem już wyłącznie o różnicę. Jak to mówią Francuzi wymownie, to oni tą różnicę bardzo wynoszą pod niebiosa. Vive la petite différence, powiadają wymowni Francuzi, że niech żyje ta maleńka różnica. Oczywiście mają na myśli różnicę między mężczyzną i kobietą. No teraz to nie wiadomo, czy to tam się nie ulegnie jakiejś rewizji, ale mniejsza o to, proszę Państwa, puenta była taka, że okazało się, że naczelnik państwa poszedł, odwiedził te cmentarze w imieniu tych wszystkich, którzy no, nie mogli ze względu na zarządzenia surowe, nie mogli tych cmentarzy odwiedzić. No i to pokazuje, że naczelnik państwa rzeczywiście czuje się reprezentantem nas wszystkich. A skoro tak, to właściwie po co zadawać sobie tyle trudu z organizowaniem korespondencyjnego głosowania? Trzeba jeszcze raz znowelizować kodeks wyborczy i tam wpisać, że głosowanie w wyborach prezydenckich odbędzie się przez pełnomocnika, a pełnomocnikiem całego narodu zostanie poseł wielce czcigodny Jarosław Kaczyński, który po prostu pójdzie z tym pełnomocnictwem do Państwowej Komisji Wyborczej, zagłosuje w imieniu całego narodu, no i w ten sposób pan prezydent Duda zostanie wybrany jednogłośnie. To taki projekt racjonalizatorski, który poddaję pod rozwagę, tym bardziej, że jest głosowanie akurat w Sejmie dzisiaj, Sejm obraduje dzisiaj, jutro będzie obradował, no to można jeszcze to podczepić pod jakąś tam ustawę, na przykład o polowaniach. Proszę Państwa, sama Wielkanoc, no jak to Wielkanoc, ale tutaj też ciekawa rzecz się wydarzyła, mianowicie Ministerstwo Zdrowia opublikowało statystyki tu zachorowań na 12 kwietnia, czyli w niedzielę wielkanocną, no i co się okazało, że jest 8 tysięcy tam zarażonych, około 8 tysięcy zarażonych, około 200 zmarłych,
około 300 zdaje się wyleczonych, no i jeden zmartwychwstały, więc to jest taka osobliwa statystyka na niedzielę wielkanocną Ministerstwa Zdrowia. A teraz, zaraz następnego dnia po świętach, bo to wiadomo, święta, święta i po świętach, zaraz wylądował na Okęciu największy samolot świata, Antonow, z 80 tonami rozmaitych utensyliów na pokładzie, głównie maseczek, które będziemy od czwartku najbliższego, to znaczy już od jutra, musieli nosić z wyjątkiem własnego mieszkania, bo to jak już siedzimy w aresztach domowych, no to już nie ma rady, to nam maseczki do niczego się nie przydadzą, ale jak chcemy tam opuścić, nie? Więc z jednej strony te restrykcje się zaostrzają, bo przedtem nie było takiego obowiązku, żeby nosić maseczki, ale skoro już zostały kupione, no to trzeba je nosić, nie ma rady. No i proszę Państwa, tymczasem z jednej strony zaostrzają się restrykcje, a z drugiej strony pan minister Szumowski zapowiedział, że rząd od 19 kwietnia, to znaczy od najbliższej niedzieli, będzie rozmrażał gospodarkę. Najwyraźniej i on, i nasz rząd, i inne rządy dotarło do nich, że klęska głodu może być jeszcze gorsza, pociągnąć za sobą znacznie więcej ofiar niż zbrodniczy koronawirus. No i stopniowo gospodarkę rozmrażamy, mimo że te przyczyny, które spowodowały jej zamrożenie, wcale nie ustały. Przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że one dopiero się rozkręcają. Także, no, ale no, widać, że jesteśmy w sytuacji schizofrenii bezobjawowej, no to jasne, muszą takie sprzeczności występować. Nie one jedyne zresztą. No i proszę Państwa, Sejm rozpoczął obrady, bo wpłynęły społeczne projekty ustaw. Przede wszystkim wpłynął społeczny projekt ustawy likwidujący tak zwaną aborcję eugeniczną. Tam pani Kaja Godek tutaj była czynna przy zbieraniu podpisów pod tym projektem. No i ten projekt wywołał energiczne protesty kobiet. Kobiety rozkładają parasolki. Tutaj nie dadzą sobie tych parasolek zwinąć. Proszę Państwa, to dobrze, że właściwa kolejność jest zachowana, bo to jasne, że protest jest podstawowym prawem człowieka, podobnie jak możliwość poćwiartowania własnego dziecka, to jest podstawowym prawem każdej kobiety i tu będziemy go bronić jak niepodległości, ale trzeba zachować odpowiednią kolejność. Najpierw rozkładamy nogi, a parasolki dopiero potem. W związku z tym, no, jak tak, to wtedy wszystko będzie w jak najlepszym porządku. No i nawet być może, że nawet pani Ania Rubik będzie zadowolona, dlatego wspominam o pani Ani Rubik, ponieważ ona oskarżyła panią Kaję Godek, że życzy sobie pani Godek, żeby pani Rubik umarła podczas porodu. To pani Godek tak życzeń świątecznych jej nie składała, no ale w związku z tym zamierza ją pozwać. Proszę Państwa, takie przypadki się zdarzały, co prawda nie podczas porodu, tylko z innych powodów, ale też związanych, że tak powiem, z obcowaniem płciowym. O tym pisze w Żywotach Państwa Wolnych Brantôme. Otóż Brantôme przytacza relacje z opowieści jednego z galerników wykupionych, który tam służył na tureckich galerach. No i pytają go wszyscy, jak to tam jest. I jedna z pań go pyta, co też ci Bisurmani czynią białym głowom. A on na to: o pani, odpowiedział, tyle im czynią tę rzecz, aż umierają z tego. A ona na to: dałby Bóg, abym tak w męczeństwie mogła umrzeć za wiarę. Więc nie chodzi o oskarżenie, które pani Ania Rubik przypisuje pani Godek, że jakoby chodziło o poród, tylko o coś zupełnie innego. To rzeczywiście jasne. I proszę Państwa, druga ustawa,
społeczny projekt, to jest projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej, czyli krótko mówiąc o ochronie Polski przed żydowskimi roszczeniami, tak zwana ustawa antyroszczeniowa. Referował tę ustawę, ona została poparta przez ponad 200 tysięcy sygnatariuszy, 200 tysięcy obywateli, no i referował tę ustawę w Sejmie pan Robert Bąkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Rot Niepodległości. No i tam ją omawiał. Ta ustawa zakazuje nawet wchodzenia, wdawania się w negocjacje pod odpowiedzialnością karną, bardzo zresztą surową, do 25 lat więzienia. Ja byłem łagodniejszy z moim projektem, ale to nie chcieli nad nim procedować. No to teraz będą mieli nie 10, tylko 25 lat. Wcale ich nie żałuję. No i oczywiście nie ma mowy jako samo negocjowanie. Jest tutaj już takimi karami obłożone. No to cóż, dopiero realizowanie, próby realizowania tych roszczeń. No ale kiedy pan Robert Bąkiewicz referował ten projekt, to pan marszałek Terlecki uznał, że to już dosyć tej rozpusty i mu wyłączył mikrofon. Pan poseł Grzegorz Braun zwrócił uwagę, że to jest no niewłaściwe, żeby powinien pozwolić panu Bąkiewiczowi dokończyć. No to pan marszałek Terlecki łaskawie się zgodził, ale zaraz potem mu znowu wyłączył mikrofony pod pretekstem, że się powtarza. Że się powtarza. No pan marszałek Terlecki też wielokrotnie się powtarza, ale nikt go nie wyłącza. Więc to widać wyraźnie, że zasada równości obywateli wobec prawa nie jest tak ściśle, proszę państwa, przestrzegana. Jakie mogą być możliwości w związku z tym? No takie, że wprawdzie Sejm musiał rozpatrzyć obydwa te projekty zgodnie z przepisami, bo projekt społeczny nie może być za długo w zamrażarce przetrzymywany, tylko musi być poddany pod procedurę, musi być wszczęta procedura legislacyjna w odpowiednim terminie, ale potem ta procedura legislacyjna może się trochę rozciągnąć w czasie. Tu mamy dwie możliwości, albo tempo stachanowe. To już mieliśmy do czynienia, zwłaszcza w poprzedniej kadencji, bo teraz to już gorzej z tym jest. W poprzedniej kadencji bywało tak, że ustawa wchodziła pod obrady Sejmu, po czym w ciągu kilku godzin, tam 2 godzin odbywały się wszystkie 3 czytania, no i głosowanie, i ustawa była przekazywana Senatowi. Senat też w tempie ekspresowym ją zatwierdzał. Pan prezydent jeszcze tego samego dnia ją podpisywał, także w ciągu 24 godzin ustawa już była ogłoszona w Dzienniku Ustaw. No i to było to tempo stachanowskie, ale możliwa jest inna sytuacja, że i czytania się rozciągną. W jednym miesiącu odbędzie się pierwsze czytanie, w drugim miesiącu się odbędzie, a to zwłaszcza w sytuacji, kiedy sroży się zbrodniczy koronawirus. No a trzecie czytanie będzie w trzecim miesiącu, a potem ustawa trafi do Senatu, jeżeli nie zostanie oczywiście odrzucona, bo myślę, że nierozsądne by było ostentacyjne odrzucanie tej ustawy akurat dzisiaj czy jutro w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, bo no jednak to by była taka ostentacja, która by zwróciła uwagę znacznej części opinii publicznej, nawet być może wyznawców Jarosława Kaczyńskiego, i mogłoby to poderwać autorytet Prawa i Sprawiedliwości, no i same prezydenta Andrzeja Dudy, który nawet przy korespondencyjnym głosowaniu mógłby mieć
trudności, a tak, no to nikt nie będzie wiedział jeszcze, jaka jest decyzja Sejmu. W związku z tym wybór pana prezydenta Dudy na drugą kadencję wydaje się pewny. No ale jak będzie, to zobaczymy. Jaka decyzja Sejmu będzie, to zobaczymy, bo w tej chwili trwa debata. Kiedy ja to mówię, to trwa debata, ale są, jak powiadam, dwie możliwości, albo tempo stachanowskie, albo tempo ślamazarne. Osobiście przypuszczam, że będzie tempo ślamazarne. No jeszcze warto zwrócić uwagę, że Gazeta Wyborcza, która zazwyczaj trzyma rękę na pulsie, dotychczas ani słowa nie napisała o tym, że ten projekt ustawy antyroszczeniowej jest procedowany w Sejmie, więc widocznie jest surdyna nałożona na wszystkie tego typu przekazy, a skoro surdyna jest nałożona, no to nie tylko obóz dobrej zmiany tutaj wyłącza mikrofony, ale również obóz zdrady i zaprzaństwa, a cóż dopiero lobby żydowskie, którego organem na nasz nieszczęśliwy kraj, na nasz bantustan jest właśnie Gazeta Wyborcza. No widać wyraźnie, że nie tylko koronawirus zbrodniczy się szerzy, ale i inne niebezpieczeństwa na nas czyhają, nie mówiąc już o suszy, która przybiera rozmiary katastrofalne. No i nie wiadomo, czy tutaj rząd nie będzie musiał kolejnej tarczy proklamować. Już pan premier Morawiecki powiedział, że będzie rząd być zwiększał deficyt budżetowy. No jasne, tośmy wiedzieli od samego początku. Problem polega na tym, że tam ten deficyt budżetowy to trzeba będzie potem jakoś pokrywać, a jak gospodarka za długo zostanie zamrożona, no to nawet jak się ją rozmrozi, to już część może być, jak to się mówi, zwiędła. Na co zwrócił uwagę pan profesor Robert Gwiazdowski, wskazując, że jeżeli te restrykcje potrwają zbyt długo, no to już nie będzie czego ożywiać. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że nawet nasi umiłowani przywódcy się zreflektują, podobnie jak umiłowani przywódcy innych krajów. Tu w ogóle takie nasuwa mi się taka analogia z pierwszą komuną. Umiłowani przywódcy wszystkich krajów, łączcie się i rozmrażajcie gospodarkę, bo my dłużej tego już nie wytrzymamy. Proszę Państwa, żebyśmy tylko nie doznali zawrotu głowy od sukcesów, no bo sukces goni sukces, jak królik królika. Widać wyraźnie, że zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Świata w siatkówce podziałało na pana prezydenta, który tam był obecny i zagrzewał zawodników do walki, piłkarzy i siatkarzy, bo tak naprzemiennie się wyrażał, ale nie to było najważniejsze. Widać było, że ten sukces troszeczkę panu prezydentowi w głowie zawrócił, bo zwrócił się z podziękowaniem do pana Piotra Solorza. To początkowo wszyscy uznali to za pomyłkę, ale okazało się, że jeśli nawet była to pomyłka freudowska, bo pan prezydent zwrócił się do pana Solorza pierwotnym jego imieniem, nie wiadomo czy właściwym, ale w każdym razie pierwotnym. No i to dowodzi, że ktoś tam pana prezydenta informuje, jakie to są wstydliwe zakątki różnych takich najbogatszych Polaków. No i proszę Państwa, dopiero na tym tle możemy ocenić drugi wielki sukces, jaki spotkał nasz nieszczęśliwy kraj. Nawiasem mówiąc, pan prezydent dał do zrozumienia, że jest szczęśliwym prezydentem szczęśliwego kraju. No, ja też bym był szczęśliwy, jakbym był prezydentem, ale czy kraj od tego jest szczęśliwszy, to jest całkiem inna sprawa i tutaj zdania są podzielone. Wracam wtedy do rządu. Został utworzony rząd i zaprzysiężony w obecności pana prezydenta. Charakterystyczne jest dla nowego rządu, o czym zresztą już wspominali różni komentatorzy, ja też,
że ten rząd jest celem tego rządu, na co by wskazywał jego skład, jest zapobieżenie rozłamowi czy serii rozłamów w Platformie. W związku z tym każdego zwierzęcia po parze jest tam, niczym w Arce Noego. Najlepszym tego dowodem jest Grzegorz Schetyna na prestiżowym stanowisku ministra spraw zagranicznych, no i jeden z trzutki Schetyniątek, mianowicie pan Halicki, na mniej może prestiżowym, ale za to też w takim ważnym ministerstwie cyfryzacji, tam czym ono się zajmuje, Bóg jeden raczej wiedzieć, no ale jest. Drugim takim charakterystycznym przedstawicielem i dowodem, że każdego zwierzęcia tam jest przedstawiciel, jest pan Cezary Grabarczyk, który po prostu już nie ukrywał radości, że wreszcie dochrapał się stanowiska ministra sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że na tym stanowisku będzie sobie radził trochę lepiej niż na stanowisku ministra infrastruktury, bo tam sobie raczej nie radził. No, ale nie wymagajmy od każdego, żeby był człowiekiem renesansu. Takim człowiekiem renesansu, znaczy, bo to są, kto jest ktoś inny, zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na następnego reprezentanta kolejnego gatunku, który w tej Arce Noego się znalazł, mianowicie pan minister Arłukowicz na stanowisku ministra zdrowia, był oceniany jako najgorszy minister chyba w rządzie premiera Tuska, co jest sztuką nie lada, powiedzmy sobie szczerze, ale i on został, to znaczy dla renegatów też miejsce jest zostawione, żeby nikt nie ubył z trzutki dziwnie osobliwej, żeby pan prezydent Komorowski miał sprawny aparat wyborczy w przyszłym roku, bo nasza złota pani przecież zaplanowała jego reelekcję, zatem wszystkie ręce na pokład w Platformie Obywatelskiej. No i tylko biedny pan Radosław Sikorski najwyraźniej zwichnął sobie karierę, jak kiedyś Adam Michnik zwichnął sobie aureolę. W jego przypadku posada marszałka Sejmu to jest kopniak w górę i uczeni politologowie już wieszczą właściwie koniec jego kariery, to już jest rodzaj politycznej emerytury. Formalnie marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie, ale ta formalna hierarchia w naszym nieszczęśliwym kraju nigdy nie miała żadnego znaczenia. I dodam jeszcze do tego drugą ważną informację przekazaną w telewizji TVN24. Otóż pan Włodzimierz Czarzasty, który, przypominam, uczestniczył w grupie trzymającej władzę, więc coś tam musi wiedzieć, otwartym tekstem powiedział do swojego rozmówcy w tym programie Kawa na ławę, że przecież pani Kopacz tego rządu sama nie utworzyła, tylko dostała kartkę ze składem swojego gabinetu. No jest to miód na moje serce, bo potwierdza pan Włodzimierz Czarzasty moją ulubioną teorię spiskową. Ja przypuszczam, że podobnie musiało być nawet w roku 2007, kiedy premier Donald Tusk tworzył swój pierwszy nowy rząd. Przypominam, że wtedy był Platforma Obywatelska, miała gabinet cieni, ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to z tego gabinetu cieni tylko właśnie pani Kopacz i pan Drzewiecki objęli resorty, na które byli szykowani, a pozostali kandydaci musieli ustąpić miejsca zupełnie innym ludziom, więc wyobrażam sobie, że musiało to wyglądać tak, że do Donalda Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy i powiedział: słuchajcie, no Tusk, macie tu papierek ze składem waszego gabinetu i nic tu nie kombinujcie na własną rękę, bo z tego mogą wyniknąć tylko same zgryzoty, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. I tak pewnie było i tym razem. A dodatkową poszlaką wskazującą na to, że bezpieka już porzuciła wszelkie pozory i po prostu ręcznie steruje nie tylko wszystkimi segmentami państwa, ale i tymi marionetkami w rządzie,
to jest pani Piotrowska na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Pani Piotrowska jest z zawodu teologiem, katechetką. No, można powiedzieć, że rodzajem człowieka renesansu, bo wszystko już robiła w życiu, ale myślę, że jej nominacja na stanowisko ministra spraw wewnętrznych jest bardzo podobna i ma takie wszelkie cechy oddziaływania pedagogicznego, jak internowanie Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza w pierwszych dniach stanu wojennego. Otóż o ile, powiedzmy, internowanie innych osób, wrogów ludu, można było przynajmniej teoretycznie uzasadnić tym, że oni są przeciwko socjalizmowi i sojuszowi ze Związkiem Radzieckim, no to wobec Edwarda Gierka czy Piotra Jaroszewicza zwłaszcza takiego zarzutu niepodobna było postawić. Przecież to ostatnia myśl, jaka w ogóle przyszłaby im do głowy, nawet w gorączce, to żeby się przeciwstawić socjalizmowi i sojuszowi ze Związkiem Radzieckim, a jednak zostali internowani, moim zdaniem ze względów pedagogicznych, żeby w ten sposób, przy pomocy tej aluzji, opinii publicznej pokazać, że partia już się przestała liczyć, że oto wsadziliśmy za kratki pierwszego sekretarza i żaden głos się nie podniósł w jego obronie, że od tej pory liczą się tylko tajne służby, co zresztą było zgodne z prawdą, więc nominacja pani Piotrowskiej na stanowisko ministra spraw wewnętrznych pokazuje, że to jest też taka pedagogiczna aluzja, że bezpieka nadal rządzi, że punkt ciężkości władzy jest poza rządem, poza prezydentem, no i dodatkową poszlaką potwierdzającą swego rodzaju ofensywę w bezpieczniackich watach jest spodziewany powrót pana Mieczysława Wachowskiego na stanowisko przewodniczącego Instytutu Lecha Wałęsy, gdzie zastąpi pana Gawkowskiego.